Poprzednio w DMC Devil May Cry. What happened to us, father? Dante betrayed me. There's nothing left for me here. Virgil, my son, you're... you're dead. What? You're trapped here, just like me. But you can escape. You still have a chance. The light. Find the light and get out of here. The light? Okay. Virgil! Wait! You're in danger! Hey, Virgil! You're not going anywhere. How does it feel, brother? To be beaten again? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC Devil May Cry DLC Upadek Virgila, w którym rozegramy drugą, a jeśli starczy czasu, trzecią też misję z tego dodatku. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Who are you? You failed. Your father gave you everything. And now you have nothing. Everyone you care about, everyone you love, has turned their back on you. How does it feel? My heart. You can't change the past. What would you do if you had another chance? Virgil? Cat, you're still alive. Cat was useful. Useful? Cat saved my life. Virgil, please. Stay out of this! Na zdolność, tryb anioła. Anielski atak Yamato umożliwiający zadanie szybkich ciosów wielu przeciwników. Okej, okay. Szybkie cięcie, błysk. I w powietrzu też to samo. Okej, okay, ale... Dobra, czyli normalnie tak jak ten. Nice! I like good! Pięknie. A, w ogóle przeszedłem sobie kilka razy misję i ulepszyłem sobie maksymalnie ten cios. Oj, od razu Savage, nice. Nieładnie. Aj. No, czekaj, podbij. Serio? Ale ja mam wyczucie tego najlepszego momentu. No Jezus, trzeci raz to samo! Wyczucie tego najlepszego momentu na uderzenie tym ciosem jest naprawdę trudne, zwłaszcza w trakcie walki. Okej, okay, ale gdzie my teraz jesteśmy? Coś wygląda jak te ulice.
którymi Dante szedł z Kat, jak żeśmy lecieli po Sukubę. Okej, to chyba był jakiś portal. Tak mi się wydaje. A, tam chyba jest dusza. Przynajmniej wygląda mi to na miejsce dobre do schowania duszy. Okej, pomyliłem się. To nie dusza, to krzyżyk. A raczej jego fragment, tylko pytanie, jak się tam dostać. Okej, tędy się nie da. Tędy też nie. O kurde! Oj, chyba źle zrobiłem. Czekaj, od checkpointu proszę. No, dobra, chyba muszę wykorzystać to tak jak stoi. Dobra, to już widzieliśmy. Mam taką nadzieję. Co, wejdę? Nie. Nie? No to... Halo! Co ja mam zrobić w takim razie? Tak się nie wespnę przecież na to. Nie, tędy nie pójdę. Tędy też nie. Halo? Jak ja mam tam wejść? Ale w ogóle ten... To jakby taka... jakby nie wiem... Demoniczno-limbowska wersja Virgila też była... Dość interesująca. Widzieliście w ogóle? Wyrwał mu serce i... Takie konkretne pytania mu zadawał. Co byś zrobił, gdybyś mógł zmienić przeszłość? A to jest trochę prawda, no gdyby Virgil no, postąpił z deczka inaczej, no to... Kurde, w ogóle przerąbana jest ta miejscówka. Gdyby postąpił trochę inaczej, no to... Wszystko by się mogło też inaczej skończyć, nie? Co tu? O tu? Nie, to było bez sensu. Tutaj? Nie wiem, jeśli coś mnie nie teleportuje tam, no to nie mam dla tego pojęcia, jak to zebrać. No nie no, chyba jak pójdę tędy, no to już jest koniec, ale dla mnie. O, brawo. O Jezus Maria, mogłem użyć... Ja pierdzielę, ja jestem po prostu idiotą i mogłem użyć po prostu tego i bym się dociągnął do typa. Au. Zły timing. O, powiedzmy, że się udał. Kurde, ale ja z tym ciosem wzmocnionym na tym patrzę. Czekaj, aj. Nie udało się. Ale kurde, Virgil czasami jak walczy z tym widmem, to robi taki cios jakby tu i tak jakby lekkie tornado leci. Czuję, jakbym grał Yasuo w wersji DMC, nie? Nie, ale poważnie, jak ja mam tam wejść? No clue. Dobra, póki co to zostawiam i lecę dalej. O, okej. No. Wciskałem i nic się nie działo. Jak prawy bumper wciskałem. Dopiero, nie wróć, jak lewy. Jak dopiero prawy wcisnąłem, to mi się przeniósł. Dobra. O, padł punkcik, także chętnie. O, anielskie Yamato! O, pięknie. Skuteczniejszy manewr. Szybkie cięcie. A, i to jest to, co on miał, że takie trzy ciosy potem lecą. Okej, o, wschodząca gwiazda. Ładnie, orbita lepsza i powietrzne zniszczenie. Słoneczny błysk? Czekaj, muszę zaraz wziąć, no daj mi to. Nieźle. Dobra, ale wracam do tego. Tutaj cios sprawiedliwości na full, to już mówiłem. Wszelakie mieczyki, czy zdolności wykupione przeze mnie wcześniej. Czyli ledwo co. No dobra.
Dobra, jak teraz pójdę, to mnie cofnie w to samo miejsce, czy jak? Mogę się cofać tak czy siak. Nie, to muszę spróbować. Jak zdobyć ten krzyżyk, no? Aha. Chyba, że już nie jestem w stanie, bo za daleko się zaszedłem. No chyba tak, no ale jakby jak mam tam wejść? No musiałbym, nie wiem, wejść na to i potem polecieć tu. Ewentualnie gdzieś wyjść wyżej, no ale nie ma opcji. Też nie widzę portalu żadnego. Jak mam to zebrać? No nie mam pojęcia, jak to zebrać. Na pewno się da, no bo inaczej by to tam po prostu tak sobie nie stało. No. Dobra, to sobie przestawię. Mam dwie drogi, tylko pytanie, która mnie wiedzie do sekretu, a która tak po prostu z fabułą. Okej, tu jest krzyżyk, widzę. Tak, tylko musiałbym... Znaczy krzyżyk, jest fragment krzyżyka. Tylko muszę od tej strony sobie przyjść. Teraz to poprawić. I zobaczmy, gdzie to mnie przeniesie. No, do gwiazdki. No, dwarf trochę. Okej, ale ogólnie jest to samo miejsce. Okej. O, tam jest dusza. A, czyli to bardziej dla duszy jest chyba, a nie dla tej. Wow, to mi się udało nawet jeszcze naprawić w trakcie lotu, tak więc profit. Dobra, i gdzie jest dusza? Dusza jest tam. Ej, ale nie, no nie ma bata, nie doskoczę tam w taki sposób. A, okej. Okay. Po prostu się dociągnę. I nic więcej z tego, co widzę tutaj. A! Ej, ale skubańsko ukryta. To było bardzo fajnie schowane. No i dobra, tutaj trafiam na arenę. Portal mi wiedzie gdzieś tam. Nie wiem gdzie. No i dobra, i mogę się cofnąć, tak? Tylko pytanie, czy to ma jakiś sens? Brawo. Nie będę z automatu wyrzucał w tym kierunku. Kurde, ale to jest ten problem, bo w przypadku jak się grało jako Dante, no to tam mieliście od razu, powiedzmy tak, stricte w trakcie tego i nie traciło się tyle czasu. Tutaj trzeba dość mocno się cofać, widzę w niektórych, no przynajmniej w tym przypadku, no bo mam dwie ścieżki do sprawdzenia. Aj, dobra, nieważne. Czyli tą misję po prostu trzeba przynajmniej dwukrotnie ukończyć. Tutaj się nie da zabrać wszystkiego za jednym zamachem. Miałem taką cichą nadzieję, że mi się udało teraz sparować, nie? Ale kurde, oczywiście. Nie! Czekaj, jak to było? Nie przedmioty. Lista manewrów, anielskie. A, przytrzymaj bumper. Przytrzymaj B. Dobra, ale lepiej mi idzie walka niż w poprzednim odcinku.
Ciekawe, czy będzie demoniczna. Ciekawe, na pewno będzie demoniczna. Congratulations, you played yourself. Ej, jaja se robisz? Cisnąłem ostrzem w ziomka, który był uśpiony, powiedzmy. W sensie nie o tego, tej furii na sobie. I cyk, lecimy, ocena stylu oczywiście spada. A trafiło mi typa, który był w trakcie tej furii. No to jest pytanie, które ja bym chciał zadać, bo to akurat mnie ciekawi, gdzie się znajdujemy teraz. To jest jakieś, nie wiem, ich pierwsze spotkanie jakieś, tak? Przypominajka, powiedzmy? O, wow. No to się nie udało, niestety. LOL? Nie mam bladego pojęcia, jak ja to zrobiłem, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. Pięknie. Nice! Double kill jednym ciosem! O, pięknie. Okay, niestety punkcik nie wpadł. O, tak coś czułem, że tu może być coś schowane. I proszę bardzo, krzyżyk za Friko. Poproszę. Milimetry od trafienia mnie teraz dzieliły. Tam nic nie było. Teraz lecimy tutaj. Okej, tu z tego co widzę nie ma nic. No, jest walka, ale to było dość oczywiste. Nice! Już podwójne S. Może będzie potrójne. No nie! Ja pierdzielę, nie wierzę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ile można biec? No powiedz mi! Nie, XD po prostu. Aha,
Aha, o, zajekurwabiście. Super, tak stylowo zakończyć walkę, a z tak chujową oceną stylu. Zajekurwabiście po prostu. Jeb z buta. Virgil! Cat! Cat, are you okay? I'm fine. But you're dead. It's funny you had to die to understand humanity. I rescued you from demons, remember? I gave you a home, a reason to live. No, you used me and you betrayed me. Everything you hate me for, it had to be done. Really? You deceived us, Virgil. Me. And your brother. Dante. Now that's a real man. You're weak. Almost pitiful. You'll never be half the man he is. Czyżby teraz demoniczny Yamato się odblokował? O, potrójny jest za styl! Jestem w szoku, literalnie! Okej, jedna dusza i dwa... A w sumie jeden kawałek, bo jeden fragment wiem gdzie jest, tylko po prostu nie wiem jak do niego dotrzeć. Serio, tylko brudu. Jeez. Walka o władzę, cztery dusze i cztery fragmenty. A nie, dobra, to odpuszczę. Tak myślę, tak po misji na odcinek będzie ok, bo jakbym robił dwie, to dość, nie wiem ile ten dodatek ma, ale chyba dość szybko się skończył. Ale tutaj, standardowy. Aj, aha, i to tyle, ok. Czemu to jest po angielsku, halo? Czemu to było po angielsku napisane? Dobra, przedmioty. Krzyżyk zdrowia za tysiaka, poproszę. A, okej, okay. Pewnie jest demoniczny, ale... Dobra, ale dopóki nie odpalę levela, to się ono nie odblokuje. No dobra, błysk. Zobaczmy na razie to. Tu mam jeszcze wzmocnienie tego. Albo ulepszenie tego. Tu jest to odbicie. Kurde, nie, ale tu jest naprawdę sporo rzeczy. Jeśli teraz doszło mi kolejne drzewko demonicznego Yamato, które będzie miało podobne, znaczy podobne, będzie miało teraz tyle samo zdolności, no to levelowania tu jest sporo. Ale okej, okay. Póki co ode mnie to tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.